prawda, słowo honoru, prawda! Przypomniała sobie babka dziewiczy wieczór. Wieczna głupota, mężczyzna zawsze od baby mędrszy, prawda! Co nam już ze śpiewania i płakania przyjdzie? O młodszych pogadajmy. Po raz kolejny odbyło się wzruszające wydarzenie w salonach Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowe Czytanie. To było wyjątkowe spotkanie, podczas którego fragmenty pięknej powieści Nad Niemnem autorstwa Elizy Orzeszkowej brzmiały w sercach zebranych. Narodowe Czytanie już doskonale wpisało się w kanon wielu różnych przedsięwzięć organizowanych nie tylko właśnie w Polsce, ale również poza granicami, bowiem jest to świetna inicjatywa wpisująca się fantastycznie w promowanie czytelnictwa, w promowanie pięknych dzieł polskiej literatury. Jest to świetny moment do tego, żeby się spotkać, porozmawiać, jak gdyby pochylić się nad tym, co jest w naszej literaturze najpiękniejsze. Prezydent RP Andrzej Duda zachęcał do tego wydarzenia, podkreślając, że ma ono na celu nie tylko lekturę, ale również refleksję nad tym, jak współcześnie postrzegamy naszą historię i pamiętamy o niej. W obliczu trudnych wydarzeń, zwłaszcza agresywnego rosyjskiego imperializmu, powieść Orzeszkowej wskazywała na fundamentalne prawa każdego narodu do wolności i suwerenności. W początku, kiedy zaczynałam sobie czytać pierwszy raz, jaką mam rolę, co mam do przeczytania, to bardzo ciężko było mi złapać dobrą intonację, ponieważ jedno zdanie miało około 6 linijek. Ale po wielu tak próbach i eksperymentowania z tą intonacją udało mi się złapać takie ładne tempo i właśnie ładną wymowę. Czy ta panna Justyna jest doprawdy taką dobrą i zacną panną, jaką się pokazuje? Czy można spodziewać się, aby do naszego wieśniackiego życia i pracy przy ziemi uzwyczaić się mogła? I czy, broń Boże, mój Janek przez nią nieszczęśliwym nie zostanie? Narodowe Czytanie to akcja, do której może przyłączyć się każdy chętny uczestnik. Polonia belgijska nie pozostała obojętna na to zaproszenie i aktywnie uczestniczyła w wydarzeniu, organizując wspólne czytanie w wielu miejscach swojej działalności. Tak, podobało mi się, szczególnie dlatego, że w tym roku były osoby jakby towarzyszące, byli goście, którzy nas obserwowali. Rok temu czytaliśmy w małym gronie, bez osób trzecich, przez co było moim zdaniem trochę mniej przyjemnie, bo tak mało osób znałem. Aczkolwiek dzisiaj widziałem znajome twarze, więc pomogły mi się jakby uspokoić, tak, bo byłem trochę zestresowany na początku. Za nimi niskie liwiowe grochy, drobne rumianki, kosmate kotki zostawały nietknięte wśród ostrych kolców ścierni. Spod ich rąk niekiedy wznosił się i w powietrzu igrał biały puch przekwitłego brodawnika. W ambasadzie RP w Brukseli wzięły udział niemal wszystkie szkoły polonijne oraz polskie organizacje, włączając polską macierz szkolną. Dzięki temu, że mamy dostęp i możemy zaprosić tutaj przedstawicieli z całej Belgii, całej diaspory belgijskiej, znaczy z różnych stron tego kraju, mamy po prostu przekrój pokoleń i również przekrój ludzi z różnych środowisk. Mieliśmy również wśród nas cudzoziemca, który pięknie po polsku czytał. Pięknością figury i ognistością oczu w pani zadziwiony i oślepiony zostałem. Bardzo specyficzne słownictwo. Dosyć skomplikowana składnia, więc to było duże wyzwanie. Przede wszystkim dla osoby spoza Polski. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Już kilka razy wziąłem udział w tym narodowym czytaniu. Pamiętam, że kilka lat temu czytaliśmy fragment Henryka Sienkiewicza, a teraz coś zupełnie innego. Tak, bo to jest kanon literatury polskiej i chodzi chyba o to, żeby to młodsze pokolenie też zapoznało się z klasykami polskiej literatury, więc to jest bardzo ważne. Z połyskującą sierścią szły równo i raźnie, a w niejakiej od nich odległości kilka wron, zdając się zaglądać im w oczy, tu i ówdzie skakało albo poważnie i ze spuszczonymi dziobami siadało na grudach. To wydarzenie jednoczyło Polonię w Belgii w duchu miłości do literatury i patriotyzmu. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem.
Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.